Cześć, witam wszystkich, z tej strony Quantum i witam was ponownie w Dishonored. Dobra, dotarliśmy znowu do naszej kryjówki, w której dostaliśmy ostatnią misję. Być może uda mi się zrobić jakieś upgrade'y, bo trochę kasy zyskałem po ostatnim wydarzeniu. My uncle's been killed, hasn't he? I know he never came back from the meeting with High Overseer Campbell. I don't know why I expected anything else. Ha, myślałem, że tam tego gościa uratowałem. Dostał tylko strzałkę usypiającą. He set a wonderful example for his family. O, szkoda. No, myślałem, że uda się go uratować, a tymczasem wyszło jak wyszło. No, ta strzałka usypiająca, myślałem, że tylko usypia. Tymczasem uśpiła go permanentnie, okej. Okay. Zanim tam podejdę, to zobaczmy, co ten gościu ma dla nas do zaproponowania. Sailors tell tales of monsters far out to sea. But I'll tell you, there's strange things in this river no one talks about. Lights in the water, late at night. I've seen faces too. A nie, to zaraz to nie ten gościu, przecież chyba ten, co tutaj łazi. Może nam coś upgrade'ować, tak, dokładnie. Okej, zobaczę nowy sprzęt i ulepszenia. W takim razie, co sobie mogę tutaj wybrać? Oczywiście dokupić rzeczy ulepszenia. Cenność kuszy, zasięg kuszy, przeładowanie kuszy. Efekt strzałów usypiających jest natychmiastowy nawet w walce. To może być ciekawy upgrade, bo na pewno będę tego używał. Zasięg ostrza sprężynowego. Zastanawiam się, zasobność beltów, zasobność granatów. Chyba jednak sobie wezmę to bojowa strzałka usypiająca. Zasięg kuszy też się przyda. I to byłoby na tyle. I może jeszcze dokupię sobie jakieś rzeczy. Okej, wydałem wszystko, co mogę. Mam nadzieję, że trafnie. Dobra, no to idę w takim razie po misję. Od razu sobie naładuję manę przy okazji. A, czy mamy tu jeszcze coś ciekawego? No, porozglądam się chwilę po miejscu. Potrzebny klucz do Hound Pits, czyli nie za bardzo. A spróbuję w takim razie wejść gdzieś tutaj. No, jakoś mi się udało. Tu jest ten warsztat, w którym byłem wcześniej. Nie mam po co się skarżyć przecież w tym miejscu. W pobliżu znajduje się amulet. Dobra, gdzie jest to serce? No i to prosto w naszym domku. Mistyczny artefakt. Dobra, mistyczny artefakt Wilczaro, czy jakoś tak. I poza tym nic więcej nie ma. Czyli czasami warto spojrzeć do domu Corvo. W takim razie umiejętności. Które to były te umiejętności? Nie pamiętam, który to był przycisk. Cholera, nie ten. Uzupełniłem manę. Niechcący. Żeby takich podstaw zapomnieć. Nie escape, aż może spojrzeć w opcję. Zapomniałem, którym się otwiera to cholerne menu. Xer many, dziennik J. Zdaje mi się, że wciskałem J, ale nic mi to jakby nie dało. Mam jeden dodatkowy kościany amulet, który mogę użyć. Częstsze wykrane w starciach na miecze. Nieco mniejsze obrażenia od eksplozji. Trafione butelki whisky eksplodują z większą siłą. A zadawanie śmierci z góry daje nieco many. To się może przydać. Ale te chyba rzeczy nie są już jakieś takie strasznie, strasznie ważne. Dobra. Myślę, że chyba jestem gotowy, żeby wykonać jakąś kolejną misję. Nie będę tutaj za bardzo się z tym bawił. Kurde, znowu użyłem eliksiru zdrowia.
Nie grałem jakiś czas w Dishonored i kompletnie zapominałem całego sterowania, jakie tu było. Dobra, jest, udało mi się schować, bo właśnie to chciałem zrobić. You did it. Somehow you took down the High Overseer Campbell against the odds. I knew you were our man, Cole. With Campbell gone, we've hurt the Lord Regent in measure. And with Martin back, we'll have the finest strategist alive. The Lord Regent must be shitting himself in Dunwall Tower. Yes, and Campbell's journal lets nothing forget. Our hope is that in these encoded pages, the location and condition of Emily Caldwin can be discovered. Our entire movement will mean nothing if we can't place the rightful heir on the throne. Yes, let's try. We must act fast. No doubt the Lord Regent is holding Emily somewhere, waiting to reveal him. Step out. Niestety samoloty teraz u mnie lecą w tle, także nie wiem, jak to będzie teraz bardzo słychać. Mam nadzieję, że jakoś nie strasznie, chociaż... Ach, kurde. Chyba będę musiał pozamykać okno, bo strasznie głośno. Dobra. Wypocznijmy w takim razie chwilę i potem pójdziemy na naszą misję. Dobra, w takim razie dosłownie chwila przerwy, o ile jak wcisnę w 9, to się nic nie stanie. A, niestety, doszło mi od razu do cutscenki. Także na razie nie będę przerywał tego, żeby zamknąć te cholerne drzwi. Coś mi się zdaje, że znowu będzie jeden z tych takich dziwnych snów, które Corvo będzie miał. A może nie? Nie, jednak nie. Nie będzie tutaj nic dziwnego, na całe szczęście. Admirał Haverlock. Tam też się wybiorę. Dobra, na razie nie ma co z sobą nosić broń, na razie to schowam. Hello, Corvo. I expect Martin will be joining us shortly. I hate to start your day with such a strange matter, but the servants heard something last night, moving through the storm drains beneath the building. Most likely a weeper, poor bastard. There's no hope for them once the plague gets that far along. Nothing more than a shuffling corpse full of sickness and insects, if you're asking me. I'd appreciate you investigating, just to be sure it's not a nosy guardsman that's getting too close. Here's a key to the hatches. I tend to servant them, but they die of fear on the spot, I'm afraid. Maybe Piero can concoct some sort of sleep poison for your crossbow if you want to go that way. Dobra, tych usypiających strzałek to już trochę mamy. Nie będzie mi to potrzebne. Ale od razu w takim razie wyjmę broń. Czy używam tych wszystkich umiejętności tak kompletnie bez sensu? Trochę dlatego, że mówię, odzwyczaiłem się od sterowania w tym Dishonored. Po prostu nie pamiętam dokładnie co, gdzie i jak. Mam nadzieję, że jak ostatnio jak będę tutaj wchodził, to nie będzie mnie chciało zabić żadna jakaś pirania. Ups. To mi się nie podoba. Ale w pobliżu znajduje się kościany. O, demet! To było dziwne. Dobra, nie będę go zabijał, bo płaszczek. Nie, to jest płaszczek. Przepraszam, nie płaszczek, tylko płaczek. Nie wiem kompletnie o co z tym chodzi, ale dobra. Stara notka, przepraszam, ale nie przyjdę na następne spotkanie ani żadne inne. To, co się tu wydarzyło, było nienaturalne i robi się niedobrze. Na samo wspomnienie zostawiłem ci rezultat naszej pracy, ale przypuszczam, że zanim wrócisz, szczury zdążą go pożegnać. Czyli to jest ten kościelny amulet, o którym... Nie, znaczy runa, o którym była mowa. Zobacz, czy tu coś jeszcze jest. Jest. O, kolejna runa.
Dobrze, że spojrzałem. Bo inaczej mógłbym to pominąć, a na szczęście były dwie runy obok siebie. W takim razie moce. Ja chyba sobie ulepszę jakąś moc. Zakrzywienie czasu 8 run. Tu potrzebuję 3 runy. Całkowicie zatrzymuję czas na krótszą chwilę, poruszasz się normalnie. Chyba na to sobie nazbieram jako pierwsze. To będzie sporo łatwiejsze do upgrade'u. Także na razie sobie zostawię i ulepszę sobie najpierw czas, bo umiejętność czasu bardzo się naprawdę przydaje w niektórych miejscach. Szczególnie jeśli no, mamy duży problem z walką. Tylko teraz ja się już chyba powinienem wrócić, takie mam wrażenie. Przepraszam. Otwórz zamek. Juhu, w końcu. Tylko teraz jakie stąd wyjdę? W takim razie tak. You went down there in the sewers? I thought I heard a weeper in there earlier. You're probably the bravest man I've ever met. Overseer Martin has arrived. He's with Admiral Havelock now. They want to talk to you. Dust here, dust there. Myślałem, że może dostaniemy jakąś misję, czy coś w tym stylu. Moneta, okej. W takim razie wchodzimy się spotkać z naszym admirałem. Corvo, I trust you remember Martin, an overseer before, and perhaps again someday soon. I owe you thanks for my rescue. Indeed, you've given us a glimmer of hope, Corvo. Because we've gotten what we wanted from Campbell's journey. You've done it. We know where Emily Caldwin is being held. The Golden Cat. Proszę. A bathhouse for aristocrats. Little better than a cursed. Wiadomo, gdzie jest córka cesarzowej. Podobno. It appears that Pendleton's own kinsmen stand in our way. The twins, Morgan and Custis. Not only are they controlling Emily, but they have the controlling parliamentary votes we so desperately need. Yes, the Pendletons have to die. But most importantly, Emily must be brought here safely so we can protect her until the Lord Regent and his entourage have been dealt with. No to będzie ciekawie. Pendleton's waiting for you on the dock. He's asked to brief you personally. I think it's best. Pójdź do Golden Cat. Dobra, myślę, że jesteśmy doposażeni tak jak tylko trzeba. Nie muszę kupować niczego innego, nawet nie mam forsy. Corvo, a moment if I may. Okej. Dobra, musicie mi wybaczyć na chwilę, bo wyrzuciło mnie do Windowsa. Niestety. Za szybko wam wytłumaczę, o co chodzi. We cannot gather the votes we'll need to stop the Lord Regent from further consolidating his power. These days, they're best known for exploiting their favor with him to cheat others out of their wealth. Let's just say that not every family evicted in quarantine for having the plague actually has the plague. I warned my brothers in every way I could. I really did. But they never did listen to me. They'll be at the Golden Cat tonight at their usual revels. They'll be protected by the City Watch. So it'll be dangerous. Now go. Please do it before I change my mind. Chodzi o to, że te osoby, które musimy tutaj zabić, są tak jakby braciami tego gościa. Także on tam jakby ostrzegał nas o kilku rzeczach. Zaraz zobaczę, czy mamy tutaj jakieś dodatkowe cele. Nie spotka się z przewoźnikiem Samuelem. Dobrze, nie mam żadnych dodatkowych celów tutaj, tak jak było w przypadku ostatniej misji. Okej, gdzie jest Emily? Pójdź do Golden Cat. Czyli mamy jakby dwie misje w jednym miejscu. I'll take you to the Golden Cat when you're ready. I've taken Lord Pendleton enough times, believe me. Dobra, no to w takim razie jedziemy do Golden Cat. No
zanieść. Dobra. Niezłe miasteczko. The entrance is near Hopewell Square. The main thing is to make sure that little girl, Emily, gets back all safe and sure. Them two Pendletons are there, so I'm guessing there'll be a lot of guards. Slackjaw might have some ideas on helping you get inside the cat, if he don't kill you. This here's his territory. He and his Bottle Street gang hole up at the old Dunwall Whiskey Factory. They sell the elixir that folks use to fight off the plague. I'll lay low, but keep an eye out for you and the little lady you bring him back. Good luck to you. I know Emily must mean a lot to you. Okay, wracamy. Street Corvo. A river hand I know pulled up alongside me last night and said there's one of those watchtowers on Clavering now. I guess you getting rid of Campbell shook up the Lord Regent. Wracamy w takim razie do naszego miasteczka, w którym byliśmy wcześniej, tylko tym razem w dzień. Nie ma tych strażników tutaj, także można w miarę szybko, szybko i łatwo podejść. Okej. Okay. To akurat rozumiem. Wow. Okej, okay, może nie będzie tak łatwo. Nie wiem, czy to nie takie te chodzące stworki, czy tam takie mechaniczne stworki, które mogłem zobaczyć na trailera. O. Tego pana uśpimy. Czy to na górze ktoś chodzi? No ktoś na pewno, tylko... Tego gościa chyba schowam jednak. Gdzieś tak, aby za bardzo nie był na widoku. Destylarnia Golden Cat, destylarnia whisky w Dunwall. Czyli co by to pierwsze wykonać? Opcjonalnie, Slackjaw, spotkaj się ze Slackjawem w destylarni. Okej, no zobaczę w takim razie. Spróbuję się tam dostać. Byliśmy tam ostatnio wcześniej, wykonywałem takie misje dla, można było powiedzieć, poboczne. Znowu jakieś kościane amulety. Nie wiem, czy mi się te kościane amulety chce zbierać, bo coś tam dają, ale tak jakieś super statystyk to one nie zwiększają. To jest Spear, czy to nie jest Spear? Kto to jest w ogóle? Spear. You're just a man I was looking for. Slackjaw's wanting to talk to you. Okej, spoko. Czyli mogę przejść w miarę bez problemów, na szczęście. W takim razie schowam broń. Uwaga. W takim razie wchodzimy do destylarni whisky. Może tym razem uda mi się przejść bez większych problemów. Na razie nie widzę, żeby byli nieprzyjaźnie nastawieni, także chyba możemy sobie spokojnie dojść. Szczurów, szczurów, więcej szczurów. Nothing to see here. Tak już więcej nie wezmę. Ale to się zawsze przyda. Dobra. Chciałem, żebym coś przy tym łańcuchu robił. Dobra, idę do Slackjawa. Nie ma co tutaj tego przedłużać niepotrzebnie. Ha, ostatnio tutaj zatrwaliśmy tą maszynkę. He is a villain if I judge your looks aright. A villain I might have some work for. Somebody put plague in the brew tank. Half my men are weepers. Trapped three of them in the distillery. Rest are wandering in the street. Since it's so, and I find myself short of able bodies, I may have a point of interest for you, see? Way I figure it, there ain't nobody worth killing round here except those two Pendletons over at the Golden Cat. I'm right, ain't I?
See? Slack your nose. Them boys are twins. Rich, mean, and weird. Worse than most of their ilk. They've been laying low there a while, not sure why. There's a lot of security at the Golden Cap tonight, though. Special guests and the like. But you're gonna walk in there dressed like that and kill the Pendleton brothers? Maybe I got a better way to take care of them, too. If you're doing something for me first, understand? Someone, I don't know who, is killing my men, taking my territory, stealing my goods. Might be a fellow named of Galvani. I sent my best man to investigate, but he went missing and... Well, now I need someone to find what happened to him. Go to this Galvani's place. He lives nearby off Clavering Boulevard. You do that for me and I'll get your better way into the Golden Cat. Nie wiem, czy jak chcę akurat nagrywać, iść do tamtego miejsca. Destylator jest zakażony. No dobra, niestety. Tak jak było, tak jest. Na szczęście nie ma żadnych głupich bugów. No nie wiem. Nie wiem, czy ja chcę dla niego wykonywać tą misję. To nam jakby gwarantuje lepsze wejście tam do tego miejsca, ale też tak jakby trochę wykonujemy brudne interesy tego gościa. I chyba jednak na tą opcjonalną misję się nie zdecyduję tutaj. Tylko od razu pójdę w takim razie na misję. Owszem, tak będzie trudniej. Łaczki? Okej. O cholera. Tego to się nawet nie spodziewałem wcześniej. Dobra. W takim razie tak, do biura Galvaniego. Jeszcze raz sprawdzę, co my w ogóle musimy zrobić. Dobra, ten skok w wysokości to widziałem, że można zrobić. Zginie człowiek z Slugjaw Kowaj. Wejdź do biura Galvaniego. O, świetnie. Jeszcze tego mi brakowało. Żeby tam czyść pokazał uwagę i pokonać z idealnym wyczuciem czasu. A, szybko, slow motion. Nie będę tutaj się z nimi bawił. Bo to są już cholernie bezpieczni przeciwnicy. Ale chyba udało mi się rozwiązać sprawę. No, tego to się nie spodziewałem. Skrytobójca nie może nosić więcej amunicji tego rodzaju. Cóż. Jak nas atakują, to... Nie ma co tutaj się bawić. Dobra, skoczę sobie tutaj na razie. Poziom twojej many jest niski. Wiem oczywiście, że poziom mojej many jest niski. Nie, chyba jednak pójdę tamtą drogą. Biura Dragalvaniego. Chyba tylko musimy tam jakiegoś gościa uratować. Tak mi się zdaje. Może i spróbuję to jednak wykonać. Może będzie bardziej interesująco. Skorzystam z tej... Z tego śmietnika raz chciałem właśnie to zrobić. Dobra, teraz widzę tego strażnika tutaj. No, uciekaj mi stąd, uciekaj. Przestań mruczeć, tylko idź w końcu do przodu. O, jakby nas nie mógł zauważyć z takiej odległości. No ale to jest właśnie to, że w takie gry można grać na różne sposoby. I to jest właśnie piękne.
Teraz tak, jak przejść tutaj niezauważony. Co mam tutaj ciekawego? To jest to żarcia. Potion. I trochę innych bzdur. A, czy tu jest coś ciekawego? No niby coś tam jest, ale czemu klucz? Okej. Okay. A ten klucz był w takim miejscu, że nikt by go nie zauważył. Szlak. Sweet dreams. Może trochę za dużo używam tej kuszy. Okej. Okay. Spoko. Tylko taka rąsia tam co leży. Nic ciekawego. A tu być może ktoś będzie jeszcze szedł, to wrzucimy tego pana tam. I zamknę drzwi. A, niestety. Dobra, dopiero teraz. I ja się muszę dostać tam gdzieś na górę. Tu jest ten żołnierz. Jego chcę raczej uniknąć. Okej. Okay. Jakoś mi się udało. Informator z Lockjaw'a. Tutaj, ile pamiętam, ostatnio chodził strażnik. Ale teraz go na szczęście nie ma. W takim razie wchodzę wyżej. I teraz mam nadzieję, że tutaj za bardzo nikogo nie będzie. Okej, F5. Myślę, że jest mrtwy, prawda? Wiem to. Znaczy, czy mamy suspects? Suspects? Co teraz z nimi zrobić? Nie będziemy tracić czasu, solving who killed him. Personally, I'd buy who did it a drink. But what are you gonna put on cash? Dobra, nie będę tutaj się długo nad tym zastanawiał. Kusza. O cholera. To nie tak miało wyglądać. Właśnie tak myślałem, żeby zrobić szybki zapis tam na schodach. Na wypadek, gdybym miał nie trafić. Ale niestety miałem nadzieję, że da mi się to rozwiązać jak zwykle perfekcyjnie. Ale dobrze, nie jest akurat w miarę dobry quick save. Dobra, zatrzymanie czasu. Strzałka usypiająca i bum, jedna strzałka. Szybki reload. I znowu pudło. Po prostu... I don't believe that shit. Jeszcze raz, szybko w takim razie. Czas. Pierwszy gostek. I drugi. Uff. Klucz do budynku Galvaniego. Wskazówka. Ostatnia wiadomość. Obcenę przykład skorzówek w pobliżu. Zwróć audiograf Slack czołowi. No cóż. No proszę, runa. Runa zawsze się przydaje. Potion. Te podnieś. I czy jeszcze coś ciekawego tutaj jest? Nie. Czyli jednak jakoś opłacało się to tutaj zrobić. Sakiewka. Czy jeszcze coś ciekawego? A, okej. Chyba nie. Jakaś książka, która nie jest mi kompletnie do niczego potrzebna. Szukam jakiegoś wyjścia, które mógłbym to po prostu po cichu wyjść i tam już tam to miejsce nie wchodzi. Ta szafka się na pewno odsuwa, tylko... No nie, to jest tylko chyba taka ruchoma, chociaż niekoniecznie. Tam coś być może...